Cześć Maćku, dziękuję, że zadałeś pytanie w grupie podcast Jak to się robi. Fajnie, dostałeś już dobre odpowiedzi rzeczywiście. Focusrite, który wygląda zabójczo, bo właśnie tak. No jest rewelacyjnym sprzętem rzeczywiście. On jest wysokiej jakości sprzętem audio, no takim w kierunku audiofilskiego wykorzystania. Natomiast i to jest dobra podpowiedź jak najbardziej. No tylko do tego sprzętu trzeba mieć już nie taki mikrofon najprostszy, najtańszy, no bo to po prostu będzie obniżać jego jakość. Tak przy okazji to chciałem też przypomnieć o takim wpisie, który zrobiłem na blogu już dawno temu. To jest tytuł Jak sprzęt wpływa na jakość słuchania. Oczywiście w linku pod filmikiem wideo będziesz miał linka bezpośredniego. No i droga dźwięku tutaj jest ładnie pokazana. Sporo pytań jest dotyczących tego. No i właśnie gdzieś tutaj ten mikrofon symbolizuje również kartę dźwiękową, o którą pytasz. A tutaj są dokładnie rozpisane, cała droga w szczegółach rozpisana. No i trzeba pamiętać o tym, że już wielokrotnie o tym mówiłem, że jakość dźwięku wyjściowa jest tak dobra, jak najsłabszy element tej całej drogi, tej całej układanki. Więc to wcale nie znaczy, że to musi być, że to Focusrite ci załatwi wszystko. Wydaje mi się, że najsłabszym elementem tutaj zawsze są słuchawki lub głośnik odbiorcy. Niestety. Dlatego to, że my będziemy mieli bardzo wysokiej jakości sprzęt, to wcale nie znaczy, że odbiorca będzie w stanie tego słuchać w takiej dobrej jakości. Jest potrzebna, owszem, jakiś poziom jakości tego nagrania. To nie musi być bardzo wysoki poziom, bo i tak MP3 128 kilobitów nam to wszystko wyrówna mniej więcej. A oprócz tego słuchawki, słuchacza i otoczenie, w którym on słucha tego z podcastu, no to też będzie ograniczać i osłabiać jakość tego przekazu, co nie znaczy, że no nie powinniśmy właśnie tej minimalnej jakości utrzymać. I jeśli chodzi o Focusrite, to wydaje mi się, że to jest trochę zbyt dużo, dlatego że no, cena rzeczywiście no, jest dosyć wysoka, to nie jest najtańszy sprzęt, a jakość rzeczywiście rewelacyjna, ale za duża. Niepotrzebna nam jest aż taka jakość. Natomiast brakuje w tym sprzęcie czegoś, co by nam się jako podcasterom przydało bardziej. A brakuje nam na przykład equalizera, który jest w tańszych urządzeniach, takich właśnie jak ten, co tutaj widzisz, Behringer Xenyx Q802USB. Kompresor tutaj też jest, tak samo jak w Focusrite. Natomiast można właśnie tutaj dzięki temu, że są pokrętła, to można bardzo przyjemnie regulować głośność poszczególnych tonów. Wysokie tony tutaj są regulowane, średnie tutaj i niskie tutaj. I to jest na bieżąco już podczas wejścia do tej karty dźwiękowej. Więc myślę, że to jest... No, na pewno jakość dźwięku nie jest tak dobra jak z Focusrite'a, ale tak jak mówię, to nie będzie powodować, że odbiorca będzie słyszał gorzej. Natomiast ty będziesz słyszał, być może, nie każdy to słyszy, takie różnice, więc myślę, że tutaj trzeba się dobrze zastanowić, czy masz na to kasę, żeby wydawać na takiego Focusrite'a pieniądze, bo za tym idą też wydatki na inny sprzęt, tak? Bo jeśli do Focusrite'a podłączysz Samsona mikrofon, no to automatycznie jakość tego całego twojego ekwipunku spada, prawda? Bo ten mikrofon będzie obniżał jakość. Myślę, że do Focusrite'a, bo drugie pytanie twoje dotyczy właśnie też mikrofonu, no co najmniej Shure, ten SM58 bodajże to jest, tak? No to co najmniej taki mikrofon, a być może nawet lepszy dynamiczny mikrofon. Samson też będzie dobry oczywiście do podcastów, no ale to wtedy niepotrzebny ci jest Focusrite, wystarczy ci Xenyx 802 USB. Tutaj masz wiele więcej możliwości podłączenia różnych innych urządzeń dodatkowo do tego miksera, więc ja bym się na Twoim miejscu zastanowił nad tym, czy to warto. Oprócz tego polecam gorąco, żebyś się zastanowił nad tym, czy warto być może zastosować coś takiego, czyli po prostu dyktafon, rekorder, który ma tutaj przecież wejścia dwa XLR-y i też może być interfejsem audio, ale staje się też bardzo wygodnym urządzeniem przenośnym, które w dodatku ma wymienne głowice. Tutaj można różne końcówki doczepiać. Ja mam w tej chwili taką, którą kupiłem w zestawie, ale mam też shotguna, mam też takie na przykład rozgałęzienie na dwa dodatkowe XLR-y, tutaj można, czyli tutaj będą w sumie cztery XLR-y, więc no, ja bym na Twoim miejscu zastanawiał się mocno, do czego tego będziesz potrzebować. Jeśli tylko w studiu na pewno, to ja bym kupił na Twoim miejscu Xenyxa 802 USB, właśnie Q802. No ale chyba, że będziesz wykorzystywał też tą kartę dźwiękową do innych nagrań, do lepszych nagrań, to wtedy rzeczywiście warto pokusić się o coś być może lepszego, takiego jak Focusrite. No to chyba wszystko w takim razie. Nie wiem, co jeszcze mogę Ci tutaj podpowiedzieć. To chyba wszystko. No, jakby coś, no to pytaj jeszcze, dodatkowe pytania zadawaj w tym komentarzu. Dziękuję, do zobaczenia. Trzymaj się, cześć.